Dobry wieczór. Wracamy ponownie do naszych webinariów. Mówiliśmy przed chwilą o wysyłaniu newsletterów, pisaniu maili, mediach społecznościowych, różnych formach kontaktu z naszymi użytkownikami. I teraz będzie o jeszcze jednym możliwym sposobie kontaktu. I tak właśnie się zastanawiam, czy marzyliście kiedyś o tym, żeby prowadzić audycję w radio. Ja od zawsze o tym marzyłem, ponieważ słucham dużo muzyki. Dorastałem w czasach świetności Trójki, Piotrka Kaczkowskiego i jego nocnych audycji, które były po prostu przeżyciem. I marzyłem o tym, żeby właśnie mieć swoje studio, zapraszać gości, grać muzykę, którą lubię. No ale można sobie wyobrazić też, że takie radio to jest radio, do którego zapraszacie ludzi kultury, być może też swoich użytkowników, rozmawiacie z nimi o książkach, polecacie nowości wydawnicze, które pojawiły się w waszej bibliotece. No i wydaje się, że jest taki sposób, żeby zrealizować to marzenie właśnie teraz, dzięki nowym technologiom. Tym narzędziem do realizacji tego marzenia są podcasty. A właśnie o podcastach będzie teraz nam opowiadał Jerzy Woźniakiewicz, który od prawie 10 lat jest dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. I też wcześniej pracował w tej bibliotece, zajmując się komunikacją i promocją, więc jest najlepiej do tego predysponowaną osobą, żeby właśnie mówić o narzędziach do promocji i komunikacji w bibliotekach. A poza tym też kończył studia przy zarządzaniu kultury, takie dotyczące bezpieczeństwa publicznego i zarządzania, wydaje mi się, że kryzysowego, co wydaje mi się jakby szczególnie jakby ważne w tych czasach, w których żyjemy. Ponadto fotografuje, uprawia strzelectwo sportowe i lubi jeździć na rowerze, jak wielu spośród tych labiwian, którzy są z nami w czasie tych webinariów wcześniej i będą też później, czyli jeżdżenie na rowerze jest jakąś wspólną cechą tej społeczności. To Jerzy, zapraszam Cię. Dzień dobry, witam Was serdecznie i dziękuję za to, że chcecie spędzić wieczorne godziny nocy w bibliotece właśnie z naszymi webinariami. Ja dziś chciałem Wam opowiedzieć o podcastach. Sitko w służbie biblioteki to tytuł mojego wystąpienia, a sitko to w slangu radiowców po prostu mikrofon. Użyłem tutaj slangu radiowców nie przez przypadek, bo podcast to tak naprawdę trochę odpowiednik nowoczesnego internetowego radia, radia, którego możemy słuchać w odcinkach. Zobaczcie, zebrałem tutaj kilka różnych definicji podcastów, ale wydaje mi się, że najlepiej ująć to w ten sposób, że podcast to po prostu odcinek, zazwyczaj audio, bo o takich będziemy mówić, czyli jakaś audycja, jakaś zapowiedź, komunikat, którą możemy posłuchać sobie w dowolnej chwili, ale oczywiście podcast to nie plik audio, który wrzucimy na nasz własny serwer i damy do niego linka. Do tego służą specjalne serwery podcastów, a potęgą podcastów jest to, że są one katalogowane w różnych katalogach, takich, które są używane przez użytkowników na całym świecie i przez wielu z nich mogą być wyszukiwane. I dzięki temu nasz podcast może być na tej samej platformie, co podcasty największych twórców. Dlaczego podcast jest w ogóle dobrym środkiem przekazu? Dlatego, ponieważ możemy słuchać podcastu wtedy, kiedy wykonujemy inne czynności. Zobaczcie, że jeżeli chodzi o YouTube'a, YouTuberów, to musimy poświęcić czas na to, żeby oglądnąć relacje w tym serwisie. Jeżeli oczywiście oprócz dźwięku wymagamy jeszcze tego, żeby widzieć obraz. Natomiast jeżeli chodzi o podcast, my możemy go słuchać wtedy, kiedy podróżujemy autobusem, kiedy wykonujemy jakieś czynności, które nie absorbują nas intelektualnie, a takich czynności wykonujemy mnóstwo, no i nie musimy wpatrywać się w ekran. Kiedy
Widzę często, że nawet moje dzieci, oglądając coś na YouTubie, odkładają telefon i chodzą po domu w słuchawkach. Zastanawiam się nad tym, że chyba ci, których oni słuchają, korzystają nie z tego środka przekazu, z którego powinni, bo zamiast nagrywać na YouTubie, powinni właśnie publikować podcasty, skoro tak naprawdę to, co dzieje się na ekranie, nie jest najbardziej istotne. Ale zanim przejdę do tego, czym, jak tworzyć podcasty, chciałem zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Przede mną występował Karol Baranowski, który o tym mówił już trochę i myślę, że to, co powiedział, było bardzo ważne. Ja to jeszcze uzupełnię. W bibliotece, jak zresztą w każdej innej organizacji, niezwykle ważna jest spójność komunikacji. I tą spójność możemy osiągnąć przez to, że przede wszystkim wiemy, dlaczego chcemy zastosować nowy kanał komunikacji, co chcemy przekazać. Zawsze musimy się zastanowić, jaki jest cel naszego przekazu. Często zastanowić się trochę głębiej, sięgnąć nawet do strategii biblioteki, jeżeli mamy taką strategię, a jeżeli nie, to po prostu głęboko się nad tym zastanowić, bo to, żeby otwierać nowy kanał komunikacji, taki właśnie jak podcast, tylko po to, żeby publikować w nim cokolwiek, albo budować zasięgi, które są środkiem, a nie celem realizacji działań biblioteki, jest zupełnie bez sensu. Dlatego zanim siądziemy do opracowywania planu uruchomienia podcastów, musimy odpowiedzieć sobie dlaczego, w jakim celu, co chcemy osiągnąć i oczywiście do kogo nasze podcasty będą skierowane. Następną rzeczą, o której powinniśmy pomyśleć, to tematyka naszych podcastów. Zanim przejdziemy do wszystkich spraw związanych z jakimikolwiek technikaliami, to tematyka jest najważniejsza. A to dlatego, że podcasty muszą być po prostu ciekawe, aby przyciągnąć naszych słuchaczy. Tak jak mówiłem, powinny one być wkomponowane w całą politykę informacyjną instytucji. A jakiego rodzaju możemy zamieszczać audycje? No oczywiście mogą to być rozmowy. Rozmowy z autorami, rozmowy z różnego rodzaju twórcami. Rozmowy choćby tak jak w Radiu Rajska z bibliotekarzami o tym, czym zajmują się po godzinach. Ale wszystko to, jeszcze raz wracam do tego, musi czemuś służyć. Na naszym kanale podcastowym możemy publikować także zapowiedzi czy komunikaty. Warto także pomyśleć o tym, że często posiadamy bogaty content, na przykład Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie posiada taki content w formie zapisów wideo z bardzo wielu spotkań autorskich, debat, innego rodzaju imprez organizowanych przez nas. I teraz można zastanowić się nad tym, czy na pewno we wszystkich tych przekazach to wideo jest takie istotne. Bo tak jak mówiłem, wiele osób ogląda coś na YouTubie w ten sposób, że włącza, pilnuje tylko, aby nie wygasił się ekran telefonu, bo jak wiadomo w tej bezpłatnej wersji wtedy wszystko się zatrzymuje i jedynie słucha. Dlatego można zastanowić się nad tym, że jeżeli mamy takie przekazy wideo, warto wyeksportować z nich ścieżkę audio i czasem w jakiś sposób je dodatkowo obrabiając, tnąc, czy dogrywając do nich zapowiedzi, przerobić je na podcasty. Dzięki temu content, który jest wartościowy, możemy dystrybuować jeszcze za pomocą nowego kanału. I ostatnia propozycja, chociaż może być ich oczywiście wiele, ale ostatnia z tych, które chcę Państwu przedstawić, to materiały reporterskie. One wymagają już pewnego przygotowania, ale naprawdę niedużego, bo możemy sobie wyobrazić, że jeżeli otwieramy na przykład jakąś wystawę, chcemy zrobić z niej nawet nie tyle relacje, bo myślę, że relacje mogą cieszyć się mniejszą popularnością, ale tak naprawdę zapowiedź, bo ta wystawa jeszcze przez jakiś czas będzie wisieć i można
w ten sposób zmontować materiał, aby nie był to prosty komunikat, ale na przykład właśnie by była to zapowiedź autora podcastu, a jednocześnie przeplatana z fragmentami rozmów z autorem wystawy. To oczywiście zwiększa atrakcyjność i powoduje, że być może więcej osób będzie chciało słuchać naszego kanału. No i teraz przechodzimy do spraw związanych już z technikaliami. W zasadzie zasadnicze są tutaj trzy rzeczy. Po pierwsze to mikrofon. Tutaj na zdjęciu jest mikrofon, który jest mikrofonem mojego syna w jego pokoju, bo mój syn nagrywa materiały na YouTubie i taki mikrofon mu się właśnie przydaje. Ten kosztuje około 300 zł, ale nie trzeba od razu startować z tak drogim mikrofonem. Choć uważam, że jakość dźwięku w przypadku podcastów jest bardzo istotna, bo ile w przekazie wideo na YouTubie możemy sobie czasem właśnie tym obrazem zrekompensować złą jakość nagrania, to o tyle, szczególnie słuchając na słuchawkach, warto zapewnić, aby ten podcast był dobrej jakości. Dlatego po pierwszych próbach warto zastanowić się nad wygospodarowaniem w budżecie biblioteki takiej kwoty na trochę lepszy mikrofon. To on naprawdę nie musi kosztować bardzo wiele. Napisałem z popfiltrem. Popfiltr to jest taka ramka zazwyczaj okrągła, montowana z tkaniną, montowana przed mikrofonem, która wytłumia niechciane dźwięki, które zazwyczaj wydobywają się z naszych ust, kiedy coś nagrywamy. Oprócz mikrofonu oczywiście niezbędny będzie nam albo smartfon, albo komputer. Smartfon jest bardziej praktyczny, ponieważ pozwala nam na nagrywanie w każdym miejscu, a do miejsca jeszcze przejdziemy. Natomiast no, komputer jest urządzeniem stacjonarnym, więc jesteśmy trochę ograniczeni do pracy w studio. Czy potrzebujemy jakiegoś studia? Nie, nie potrzebujemy żadnego studia. Jeżeli ktoś z Państwa oglądał zapowiedź tego webinarium, to widział zdjęcia studia Radio Rajska. Owszem, tak się akurat złożyło, że przejęliśmy wyposażenie razem z elementami wytłumienia i to bardzo pomaga. Ale generalnie zasada jest taka, aby nagrywać w pomieszczeniu, w którym nie ma echa pogłosu, raczej nie ma pustych ścian i im więcej takich miękkich elementów, tym jakość tego nagrania będzie lepsza. Zresztą doświadczenie najlepiej pokaże, gdzie najwygodniej, najlepiej jest nam nagrywać i gdzie efekty są najlepsze. Oprócz tego potrzebny nam będzie jeszcze program, który służy do montażu. Ja proponuję program Audacity, który jest programem bezpłatnym na otwartej licencji, dlatego możemy z niego bez problemów korzystać, a ma on naprawdę duże możliwości. W tym programie, tutaj widzą Państwo zrzut ekranu, ścieżka dźwiękowa przedstawiona jest właśnie w takiej postaci, jak Państwo widzicie. W tym programie może być kilka ścieżek, które możemy miksować, przerywać, kopiować, wycinać fragmenty. Są też możliwości oczyszczania dźwięku, na przykład poprzez odpowiednie filtry, które usuwają szumy. Więc jak na bezpłatny program, jest to narzędzie o bardzo dobrych możliwościach i wydaje się, że nawet w zaawansowanym studiu podcastowym nie jest na początku potrzebne żadne inne narzędzie, chociaż takie oczywiście też są. Jego obsługa naprawdę nie jest trudna, aczkolwiek ze względu na ograniczony czas tylko pozwolę sobie go przedstawić. No i teraz dochodzimy do sprawy hostingu. Gdzie nasze kawałki podcastowe powinniśmy hostować? Radio Rajska, które prowadzimy, ma swoje konto akurat na SoundCloudzie. Natomiast serwerów podcastowych jest wiele. Tutaj pozwoliłem sobie przedstawić zestawienie, jakie sporządził Social Press i zdaniem tego medium najlepszych serwerów, ale jest ich znacznie więcej. Natomiast te rzeczywiście są bardzo popularne. Niestety opcje bezpłatne są bardzo ograniczone. Na prawie każdym z tych serwerów można założyć sobie bezpłatne konto, ale ono będzie miało ograniczoną pojemność. Jeżeli chcemy na poważnie zająć się podcastami, na pewno nie wystarczy nam na długo.
Natomiast konto o dość dużych możliwościach nie kosztuje bardzo dużo, bo zazwyczaj jest to kilkanaście dolarów miesięcznie. Wybierając serwer, warto zwrócić uwagę na takie parametry, jak oczywiście pojemność, czy też szybkość transferu do tego serwera. Gdy już założymy na serwerze konto, zaczniemy wgrywać tam nasze podcasty, warto zwrócić uwagę na kilka ważnych możliwości konfiguracyjnych. W SoundCloudzie, który stosujemy, jest to właśnie w zakładce, której screen pokazuje na prezentacji. I tutaj dla pewnych czynności, o których powiem zaraz, niezwykle istotne jest, aby ustawiono publiczny adres e-mail, który będzie przedstawiany jako adres naszego studia podcastowego, czy naszego strumienia podcastów. Ważne jest też to, co zaznaczone jest tutaj na dole. Dodaj do kanału RSS, te opcje mogą na różnych serwerach wyglądać w bardzo różny sposób, ale generalnie chodzi o to, aby wszystkie nowe podcasty były dodawane automatycznie do naszego kanału RSS. A czym jest ten kanał RSS? Kanał RSS jest pokazany tutaj, jest tworzony automatycznie przez serwer i jest niezwykle ważny właśnie do tego, aby nasz podcast można było spopularyzować. Zanim przejdę do tego, jak go popularyzować i jak go dodawać do różnych katalogów, zwrócę jeszcze uwagę, że zdjęcie profilowe, co wydawałoby się elementem mało istotnym, musi mieć wymiary pomiędzy 1400 na 1400, a 3000 na 3000 pikseli. Jest to właśnie ważne dla katalogów, do których będziemy dodawać nasze podcasty. Istotą bowiem podcastów jest to, że my publikujemy je na jednym serwerze, tym, który sobie założyliśmy i ten, który opłacamy. Natomiast są one widoczne w wielu różnych katalogach. Kluczowy do tego jest właśnie ten link kanału RSS, który tutaj widzimy. Ten link należy sobie po założeniu serwera i utworzenia na nim kanału skopiować i dodać go do kilku kluczowych katalogów. A takie katalogi, które są najbardziej popularne dla tych, którzy słuchają podcasty, to katalog na Spotify, podcast manager Google'a, katalog podcastów prowadzony przez Apple'a. Jest też katalog Subscribe on Android i na Stitcherze. Ciągle pojawiają się też nowe katalogi, ale te są w miarę popularne. Należy śledzić trendy, śledzić upodobania użytkowników. Natomiast samo dodanie do katalogu jest bardzo proste. Tutaj, jak widzą Państwo, mamy przykładową stronę znajdującą się pod adresem podcaster.spotify.com, do której dodaliśmy link RSS skopiowany wcześniej z naszego serwera. Link został zaaprobowany i w następnym kroku nasze podcasty znajdą się w katalogu Spotify i będą wyszukiwane na równi z wszystkimi innymi podcastami z całego świata, które tam zostały wrzucone, a także obok takich wykonawców muzycznych, jak chociażby Metallica. Także możemy być wśród największych. Proszę zobaczyć. To są katalogi, do których dodałem podcast Radia Rajska. Po dodaniu tego linku RSS katalogi zwracają nam albo bezpośrednio, albo po jakimś czasie informacje o tym, że
własność została zweryfikowana, czyli że po pierwsze, nasze podcasty nadają się do dodania, nie mają do nich żadnych uwag, zarzutów. Po drugie, że odpowiedzieliśmy na kod, informację wysłaną na ten główny adres podcastowy, który został wpisany w konfiguracji, bo oczywiście można dodać tylko swoje podcasty, nie można dodać podcastów cudzych. Od tego momentu jesteśmy widoczni we wszystkich katalogach i w tym przypadku Radio Rajska może być słuchane choćby właśnie na Spotify. Tak właśnie wygląda na urządzeniu mobilnym. A tutaj jeszcze prezentacja kilku popularnych programów, w których można odtwarzać podcasty. To wybór antyweb.pl, dlatego bo ja nie używam wszystkich tych platform, na których te podcasty, na których funkcjonują prezentowane programy, ale użytkownicy iPhone'ów będą mogli używać podcasta i iTunesa. Pocket Cast to oferta dla Androida, bardzo dobry program do słuchania podcastów. No, Spotify jest oczywisty dla większości użytkowników. Grover Podcast to oprogramowanie, które znajdziemy na przykład w sklepie Microsoftu i możemy zainstalować na naszym Windowsie. Wszystko gotowe, wystarczy ściągnąć program i słuchać. Każdy nowy podcast, który dodamy, będzie automatycznie dodawał się do listy na Spotify'u, iTunesie i tak dalej, i tak dalej. Ważne tylko, aby oczywiście zadbać o ich jakość, ale to już jest w Państwa rękach. Ja bardzo dziękuję za udział w tej krótkiej prezentacji. Życzę powodzenia w tworzeniu podcastów. W tym, aby życzę Wam tego, aby były one słuchane przez wielu użytkowników i żebyście przekazywali w nich cenny content, bo to jest najważniejsze, a nie informacje techniczne. Bardzo dziękuję.